Siemanko, z tej strony też i witam Was w kolejnym odcinku z Delivery. No i moi drodzy, już od początku zmiany mamy zamówienie. Dosłownie po kilku minutach wpadł pan Zentaj, czyli Chińczyk, czyli ciśniemy do Millennium Hall, a stamtąd pojedziemy sobie do bloku, który jest zaraz przy McDonaldzie na Powstańców, także idealne zamówienie, aby potem dostać maczka i nie krążyć po całym mieście, a przynajmniej taką mam nadzieję. Także ciśniemy do Millennium Hall, a potem zobaczymy jak będzie. Zobaczymy, czy znowu będzie droga rowerowa zablokowana przez panów Mirosławów deweloperskich albo panią Mirosławę. No i tradycyjnie, jak jestem na zmianie, to nie może się obyć bez jakichś złych warunków pogodowych. Mimo że pogoda wygląda na bardzo dobrą, bo jest słoneczko i jest ciepło, to jednak są mega porywy wiatru. Także no nigdy nie będzie idealnie, słuchajcie. No ale dobra, ciśniemy do Millennium. No i Zenek odebrany. I teraz w ogóle mi wpadło podwójne jeszcze. Więc mam dwa, pierwszy na Rejtana. No i popatrzcie, jak się mirki deweloperskie elegancko nauczyły. No coś pięknego, jak moje filmy edukują. Zero Mirosławów deweloperskich na środku drogi rowerowej. Tak można żyć, słuchajcie. Naprawdę. No a tymczasem lecimy z pierwszą dostawą. Ona jest gdzieś do jakiegoś banku, który szczerze myślałem, że już nie istnieje. A jednak ja rzadko korzystam z usług innych banków niż mBank, ale teraz pójdziemy do tego innego, gdziekolwiek on jest, bo szczerze to nie wiem gdzie to jest, ale będziemy szukać klasycznie. Nie wydaje mi się, żeby on był z przodu tego budynku, także obczajam od razu tyły. Aczkolwiek tu jest chyba te tylne wyjście do Biedry. Znaczy wejście, dobra, czekajcie. Pyk. Pyk. Dzień dobry. Tutaj gdzieś? Dobra. Proszę bardzo. Dobra, no i pierwsze dowiezione i teraz ciśniemy z drugim. Także na Hetmańską i oby potem maczek na Powstańców. Chociaż nie ukrywam, że najchętniej to bym sobie odpoczął, bo wczoraj miałem zawody i nie ukrywam, że dość mocno bolą mnie plecy. Trzeba kupić w końcu tego fulla, bo masakra. Będę w wieku 20 lat miał plecy jak 50-latek, albo gorzej. W ogóle powiem wam, że dla mnie to jest trochę powalone, że mamy kilka minut po 11, a ludzie już sobie potrafią nazamawiać z Chińczyka za ponad stówkę. Autentycznie, kurczę, no chyba że to była jakaś składka, no to okej. Ale jak ktoś solo o 11 je sobie z Chińczyka, to naprawdę nie mam pytań. W sensie ja na przykład o 11 sobie śniadanko elegancko jem, a obiad no to dopiero tak za 3-4 godzinki, nie? Tak żeby było optymalnie, a pomiędzy no to jakieś, wiecie, coś lekkiego, jakieś owocki czy coś. Wiadomo, dieta kolarska. I tak to wygląda, słuchajcie. No ale jak widać, niektórzy już jedzą obiad. A przynajmniej tak mi się wydaje. I cyk na miejscu. W sumie sobie nawet przyjadę. Pogodam sobie jeszcze fury pod nowo, o ile jakieś są o tej porze. Wiecie, jest wcześnie rano, no bo chyba nie serwują śniadań. No nic fajnego nie stoi, oprócz tego Forda Focusa ST. Tak jak mówiłem. O, tutaj w sumie stoją dwa AMG. Takie całkiem ciekawe. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. No i dostałem znowu podwójne. Także widzę, że dzisiaj na zmianie lecimy na ilość, a nie na jakość. Bo to jest drugie podwójne z rzędu. No i lecimy z nim do jednego z akademików rzeszowskich. Także elegancko. Dobra, no i jesteśmy na miejscu. I w ogóle mam rozkminę. W sensie, kto zamawia wodę z maka? Macie do wyboru kolkę i wszystko, a zamawiacie wodę. To jest akurat dla mnie powalone lekko. Ale co kto lubi, jak ktoś lubi dawać 8 zł czy 9 za wodę półlitrową, to spoczko. Dzień dobry. Dobra, tu będzie całość, proszę bardzo. Cenia. Dobra, no i lecimy teraz z dowozem drugiego i ogólnie co do tej wody, to tą wodę zamówił właśnie ten drugi gość, do którego jedziemy.
ale on jest z zagranicy. A ci ludzie z zagranicy, zauważyłem, że oni bardzo często zamawiają wodę z Maka. W sensie kiedyś w ogóle, jeszcze zanim nagrywałem dla was filmiki, to miałem zamówienie, że ktoś zamówił 8 butelek wody z Maka. I to było wszystko. To było wszystko, więc oni się trochę zachowują, jakby się bali pić normalną wodę naszą, polską piękną, tylko przez Maka muszą zamawiać. Może tak jest, kto wie. Ej, w ogóle patrzcie, tutaj stoi Nissan GT-R. Zaraz wam pokażę. O nie, chyba pojechał. No, no to wam nie pokażę. Ale stał tu przed sekundą, dosłownie. Obiecuję. A no i ogólnie, teraz powiem wam, że jest ogromny brak logiki przy tym podwójnym zamówieniu, ponieważ jest ono zupełnie w dwie strony. Jedno mieliśmy tutaj do Akademika, a drugie mamy teraz 2,5 km w drugą stronę totalnie. W sensie na Lenartowicza, czyli przy hali pod promie. Tam, gdzie grają siatkarze i siatkarki. Także no zupełnie w drugą stronę i trochę po drugiej stronie Rzeszowa. No ale dobra, tak wydupiło, tak jedziemy. I my ciśniemy na górę, elegancko. Na skatepark, poskakać trochę z tym plecakiem. W sumie to byłby dobry content. Poskakać z takim plecakiem. Ciekawe, ile szybciej by nas do ziemi ściągnęło. I ile by niedolotów było. Mnóstwo. Dobra, jest hala pod promie. Pyk, pyk. Okej. Okay. Patrzcie, ile tu jest tych aut ghostowia. Coś nieprawdopodobnego. O, tu kiedyś w ogóle na karate chodziłem. O, tutaj. Nawet jest podpisane karate. Tak, byłem zawodnikiem mieszanych sztuk walk. Potem jeszcze było jiu-jitsu. Chwilowo. A teraz nie ma nic. Teraz kolarstwo. O, jestem na miejscu. Tego się nie spodziewałem. Hello. Here you go, bye. No i słuchajcie, teraz kwintesencja tej pracy, naprawdę. Ponieważ wpadł kebab z Galerii Rzeszów na Nowe Miasto. Tak, żeby czasem za nudno nie było. Żeby, jakby co najmniej, jakby tam nie było tysiąc innych kebabów, nie? Autentycznie. No ale cóż, co kto lubi. Także jedziemy teraz do Galerii Rzeszów, mojej ukochanej. A stamtąd na Nowe Miasto. Dobra. Kurde, ale kusi ten skate. Ale nie, nie, nie. Teraz jest zmiana. Teraz ciśniemy do Galerii Rzeszów. Mojej ukochanej. Tam są najlepsze kebaby, najlepsze jedzenie. Zawsze zamawiajcie z Galerii Rzeszów, słuchajcie. Nieważne, gdzie mieszkacie. No i kebabik z Galerii Rzeszów odebrany. I teraz ciśniemy na Nowe Miasto, jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. Autentycznie, no ale co zrobię, no nic nie zrobię. Tak ludzie zamawiają, słuchajcie. To tak muszę jechać. W ogóle ten kebab to jest pierwszy kebab, jaki widziałem, żeby pracowali sami Polacy, autentycznie. Pierwszy kebab w Rzeszowie, który jest złożony z samych Polaków, coś pięknego. Patriotyczny kebab. Aczkolwiek ja mało kebabów widziałem, bo ich nie jem. Bo po prostu nie lubię, nie smakują mi. Tak, możecie mnie teraz hejtować w komentarzach za to. Ale nie lubię kebabów, nigdy mi nie smakowały. Próbowałem w Darze, która jest ponoć najlepszym kebabem i mi totalnie nie smakowało. Autentycznie. Potem jeszcze chyba Davis leciał. Również nie smakowało. No cóż, no moim zdaniem te kebaby rzeszowskie nie są dobre i tyle. Patrzcie na rynku, ile ludzi. A jest dopiero 13. Siema. Kurde. Ciekawe, czy ja znajdę ten vlog w ogóle bez nawigacji. Będę próbował, bo on się zdarza czasami. I mniej więcej wiem, który to jest, ale na tym nowym mieście to się naprawdę idzie pomieszać z tymi vlogami. Ale przypał byłby widzowie. Słuchajcie, zostawiłem to po zmianie baterii, kurde, na trawie. Dobrze, że się skapnąłem w porę, bo byłby przypał. Nawet nie wiem, czy można zamówić do GoPro. A bez ochronki na baterię, no to chyba i wodoodporność idzie bye bye. I w sumie, no ogólnie kamera jest dość niewytrzymała wtedy. Także no bez osłonki byłby przypał, ale na szczęście znalazłem w tej trawie. Nie, no te Google mapy to też są nieźle tempe. No właśnie o tym mówię. Jadę w dobrą stronę, a będziemy mogli już zabrać. Ja nie wiem. Dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Dobra. Gdy już się kierowałem na Maka na Powstańców. Nie, nie, nie. Nie ma powrotu na Maka na Powstańców. Słuchajcie. Mamy kolejne. Dzisiaj nawalamy bez przerwy
jakiejkolwiek. Cały czas są zlecenia. Także ciśniemy teraz do czerwonego jabłuszka. O proszę, jakieś dymy. Policja, karetka. I teraz tak, odpowiedź A, przemoc rodzinna. Odpowiedź D, bójka. A nie, bo to jest to samo w sumie. No to nie wiem, co może być innego, jak jest policja i karetka. Ewentualnie jakiś pan Menel może być. Ale oni są w środku, w bloku, także to nie pan Menel. No nic, w każdym razie ciśniemy do czerwonego jabłuszka. Stamtąd na Strzeżacką. No i pewnie koniec zmiany, także fifka. Skręcamy w lewo. Puścimy Seata, moje przyszłe auto. Ale nie takiego SUVa, żeby nie było. Nie kupię SUVa, tylko po prostu Seata kupię. A przynajmniej taki jest plan. Dobra, szybko wymusimy. O fuck, bo to tu jest. I cyk na miejscu. No i czerwone jabłuszko odebrane. I powiem wam, że podczas czekania na to zamówienie tak się zacząłem źle czuć masakrycznie, że szok. W sensie totalnie jakby mi odcięło zasilanie, nie? Tak mi się spać teraz chce masakrycznie, że szok. A, no i warto powiedzieć, że znowu stały klient. Tak by the way. Bo na poprzednim odcinku i na popoprzednim jeszcze wieźliśmy do tego samego gościa. Także całkiem śmiesznie. No tak jak mówiłem wam, strasznie powtarzalne są te zamówienia, adresy i w ogóle. Dobra, niech sobie tutaj mleczarzem babka przejedzie i ciśniemy. To chyba odkryłem już, czemu mam ten zjazd energii. Po prostu kawa już ze mnie zeszła. Kofeinka spadła i się czuję teraz jak wrak. Po kofeinie było fajnie, bo nie czułem tego zmęczenia po zawodach. A chyba właśnie teraz dotarło do mnie to zmęczenie. I teraz po prostu to włożenie tego zamówienia to jest istna męczarnia. Na szczęście jest to prawdopodobnie ostatnie zamówienie podczas tej zmiany. Także całe szczęście. A jeśli nie jest i zdążą mi jeszcze wdupczyć jedno, no to trochę lipa by była. Ale słuchajcie, to jest wszystko możliwe. Tutaj do ostatnich, nawet sekundę przed końcem nie możecie być pewni, czy już możecie być w domu. Szczęśliwi po skończonej pracy. Nie. Tu w każdej sekundzie może wam coś wpaść, także zawsze trzeba być przygotowanym, że może ktoś sobie jeszcze zamówić. Nawet na 10 metrów, ale jednak. Tak sobie teraz myślę, że jednak branie zmiany dzień po zawodach nie jest zbyt mądrym pomysłem. Jednak lepiej chyba trochę odpocząć. Albo wypić jednego GPS-a więcej. Dzień dobry. Proszę bardzo. Cenia. No i dowiedzione, nie ma nic nowego. Także klasa. Udało się chyba zakończyć tą zmianę. Znowu na Strażackiej, co ciekawe. Znowu kończymy zamówieniem do tego właśnie klienta. Ale powiem wam, że zamówienia do stałych klientów mają taki specyficzny vibe. Bo generalnie z jednej strony są nudne, no bo znowu do tej samej osoby, znowu pod ten sam adres. Z tym samym jedzeniem chyba auto jedzie. Tak jest. Dobra. Kierunkowskaz. A po co to komu? Women moment. I kawuśka. No a wracając. To zamówienia do stałych klientów mają specyficzny vibe, bo niby są nudne z jednej strony, ale z drugiej strony spoko, bo przynajmniej nie błądzisz, wiesz gdzie jechać, wiesz która klatka, wiesz który numer, nie zastanawiasz się, nie błądzisz. To jest fajne akurat. Ale mówię, też nudzą. Tak to wygląda, także pora podsumować zmianę. No a jeśli chodzi o statystyki dzisiejszej zmiany, liczba, to wygląda to tak. 6 zamówień, 20 km według aplikacji, 20 według zegarka. Z powrotem do domu będzie jakieś 23-24, coś takiego. Także w sumie spoko. No i chyba nawet będę na czas w domu. Także w ogóle luks. Tak to wygląda, z napiwków oczywiście zero. Klasycznie, dalej mam 3,50 przez cały miesiąc. Przy już prawie 40 zamówieniach. Trochę śmiech na sali. No ale mówię, inflacja, Morawiecki, PiS itp. Tak to słuchajcie wygląda. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeśli się spodobało, zostawcie łapkę w górę i suba. Jeśli chcecie mi rzucić napiwek, to zapraszam na Tipli, link w opisie. No i tyle, miłego dnia, siemano.